Tu należy zachować szczególną ostrożność, bo tu jest parę bossów i mateczek rosyjek. No właśnie. Amo, nie mam. Chodźmy tędy, chodźmy tędy. Okej, nie mam nic. Poczekajcie, poczekajcie. Już tutaj kładę. Jezu, co to było? Nie było, pojawiła się. O, idzie tutaj coś. Właśnie. Już, proszę. Pomóżcie mi tu to rozwalić teraz. O. Au. Znowu. Amunicję, nie amunicję. Trzeba rozwalić mateczki, bo przez dwa kolejne... Pięknie. Okay. Koniec rodzenia. Chodźcie tu szybko. Znajdź sobie inne hobby, mateczko. Niż rodzenie dzieci. Fuck. No. Tu było trochę chaotycznie, ale wyszło. No, jakoś. Wiemy, nie? Tu możemy zauważyć, że kamień jest w kontenerze. Można to tak nazwać? Ano? Chyba na pewno trzeba. Już to się tak nazywa, żeby nie było, że to nie kontener. Tutaj jest punkt kulminacyjny. Należy odpalić atomówkę. I bardzo trzeba uważać na rodzące się tu parasajty. W ten sposób rodzą się. Jednakże jeżeli jakiś parasajt tutaj złapie kogoś, co na przykład mi zaraz zrobią. A nie ma tak! O, sorry. Znowu? To można wziąć apteczkę i szybko się uleczyć. Parasaj za wami. Aha, by co? Są dwa. Tu nie trzeba spalać ciekawie tak naprawdę. Jeżeli już coś się narodziło, ale... Tak na wszelki wypadek, prawda? Tak, bo nie lubię. Przy okazji jest dziwny achievement. Zdobędźcie go jak 10 razy się zhakuje ten komputerek. Trochę sensu nie widzę w tym achievementie. Wow, parasite! Hilujcie mnie, co wy? Okej, okay, szybko. Właśnie odpaliliśmy atomówkę. No, ja odpaliłem. Będę ostatni. Ucieczka nie jest taka trudna, ponieważ będzie mało potworów na drodze. Będzie trudna fest. Końcówka jest jak dla ciebie. Zobaczcie, gdzie ja jestem. Chodź tu. Jak? Au. No, czekam od 5 sekund przynajmniej, no stary. Już idę. Czas. To ja poradzę, że moja postać jest najwolniejsza. Ja mam tą samą i jakoś ich doganiam. Jakoś. Ty masz tą samą klasę, ale nie postać. U, facehugger! Skacze na Valiona. Już po nim. Użyj apteczki! Czułem. Przeżyję jednak. Okej, tutaj zebranie, czekaj Sylion, czekaj. Piłem teraz. No. 60 sekund. Dobra, idziemy. Tu też trzeba szczególnie uważać, bo tu, jak widać, gra już pokazuje, jaka jest wredna. Wysyłając nas mnóstwo potworów. Próbujemy dalej. Syliona trzeba zabić, bo nie zginął ani razu. Szybko! Znam. Kill him! Kill him! Wow, to wlazło tu. Na szczęście statek Bloodhound nam pomaga, niszcząc potworki. Dziękujemy mu za to. Wow! Amo! Zginie! Po czym zginie! Jezu!
cała kampania B. Tak. Celeb, twoje marzenie niestety się nie spełniło. I tak ginąłeś więcej niż ja. No. Może nie na kamerze, ale... Chainsaw. Znaczy dzisiaj nie zginąłem ani razu. I tutaj możemy podziwiać kredytsy. Chwila. Tak, tu mamy kredytsy. Tak, Valve, czyli... Ej! Come on! Kononowicz? Koniec, napisałem, okay. Ale mi nie pozwalacie. Dobra, koniec, cicho. Jakieś słowa podsumowujące? Świetnie mi się z wami grało. Może być tyle. Gra jest bardzo ciekawa. Patrząc tak. Na mój wynik gry, 60 parę godzin. Można powiedzieć, że naprawdę. Jeśli się raczej wciągnąłem... To jest bardzo wesoła, okay. Bardzo fajna. Dosyć denerwująca czasami. To jest tak jak z większością multiplayerów, jeżeli ma się przyjaciela, z którym można grać, to jest naprawdę fajnie. No, ale samemu to jest jednak... Ble. Chuj. Powiedział. Podoba mi się animacja, podoba mi się wybór broni. Ogólnie gra jest niezła. Patrząc, że jest darmowa... No. Na Steamie, można sobie ściągnąć. Na Steamie, no można sobie ściągnąć. A patrzę nadchodzą, więc będzie coraz fajniej. Polecamy tą grę. Bardzo fajna, darmowa gra. Patrząc jak na darmową grę, to naprawdę według mnie trzyma bardzo wysoki poziom. Chociaż bardzo szkoda, że jest tylko jedna dostępna kampania za darmo. Reszta to są mody, jak już mówiłeś. O. Teraz problem. Lavos, powiesz coś? Coś od siebie? No cóż, można rzec tutaj tego. O tej grze. W sumie to jest dobra gra. Pewnie dla fanów jakichś odskłowych alien shooterów, jak już mówiłem na początku. Może nieco jako społecznościowo, oceniając to pod względem właśnie multiplayera gry online, to czasami dosyć często nawet spotyka się graczy, którzy są po prostu idiotami. Jednak jeśli macie nie właśnie... Nie jak my jesteśmy po prostu pro. Właśnie jeśli macie wybraną paczkę przyjaciół, to jest nieco lepiej. Ponieważ wtedy możecie się komunikować. Niby gra zapewnia komunikację, jednak... Klikając C. Tak, mnóstwo ludzi po prostu zachowuje się jak idioci w tej grze. Mówienie przez Steama to jest w ogóle źle. Kiepsko słychać. Najczęściej objawia się to, gdy gracz gra medykiem. Bo zwykle taki nob medyk zasuwa naprzód, nie bacząc w ogóle na zdrowie innego teamu. I najczęściej sam ginie. Teamu. Tak. No i cóż, to chyba koniec. No, to kończymy. Żegnajcie wszyscy. Na razie. Bye. Bye-o.